Dzisiaj nauczymy się kilku podstawowych umiejętności, a właściwie nasz pies nauczy się kilku podstawowych umiejętności, a my razem z nim. Po pierwsze będzie to skupienie na przewodniku, bez czego w ogóle nie ma mowy o żadnym szkoleniu. Pamiętamy o tym, że każde ćwiczenie rozpoczynamy od skupienia psa na przewodniku. Pies patrzy w nasze oczy, to jest mniej więcej tak. W tym momencie naciskamy kliper, kiedy pies tylko na nas spojrzy, i wydajemy w nagrodę smakołyk, nieduży. Pierwszy klik będzie oczywiście za skupienie psa na nas. Pies będzie pod kontrolą. Wyprowadzamy psa z pozycji, udajemy, że wzięliśmy smakołyk, chociaż go tam naprawdę nie było. Wyprowadzamy psa z pozycji. Pies się rozproszył, znowu zatem klikam pierwszy raz za skupienie. To jest bardzo ważne, jeżeli pies ma jakiś powód. Świetnie, teraz samym gestem i oczywiście po kliknięciu wyjmuję ze smakołyk z saszetki i podaję psu. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Znowu wyprowadzamy. Ślicznie. Super pies.